Dzień dobry. Kochani, chcę się chodzić po Jezu. Cieszę się z tego, że dzisiaj możemy tutaj być wśród Was. I że możemy teraz przedstawić ten kolejny temat. Słyszeliśmy wykład o stworzeniu. A w Biblii jest napisane. Ale jest takie pytanie, czy rzeczywiście można w to wierzyć? W jaki sposób można w to wierzyć? I dlatego właśnie tym pytaniem chcę się dzisiaj zająć. Na początku chciałbym przedstawić moją stronę internetową. Można sobie załadować właśnie tłumaczenia angielskie czy polskie moich książek. Także po niemiecku są. Wszystkie książki, ale także są tak traktaty. Pochodzę z Braunschweig. I chciałbym pokazać, gdzie leży Braunschweig. Mój przyjaciel właśnie zaznaczył 5 punktów w skali Europy. I on wprowadził dane do komputera. I wyliczył punkt środkowy. I wyszło mu na skutek tych obliczeń, że ten rynek główny Braunschweigu leży dokładnie w centrum Europy. A więc tam, skąd pochodzę, to jest ten najważniejszy punkt Europy. Ale gdybyśmy się posunęli tutaj z innego punktu, to byśmy mogli powiedzieć, że Poznań leży w centralnym punkcie Europy. Biblia daje nam odpowiedzi na 3 bardzo ważne, zasadnicze pytania. Właśnie w tym wykładzie, który słyszeliśmy, było powiedziane, skąd pochodzimy. Ale Biblia mówi o czymś więcej. Po co właściwie żyjemy na tym świecie? I bardzo ważnym pytaniem jest także, gdzie spędzimy kiedyś wieczność? Pewien malarz namalował właśnie taki piękny obraz. Oczywiście, gdzie znajdzie się ten obraz? W Braunschweigu. W muzeum. Jeśli chodzi o Biblię, to tylko są 2 możliwości naszego pochodzenia. Albo od człowieka, albo od Boga. I tutaj na to pytanie chcemy sobie odpowiedzieć dzisiaj. Biblia mówi o niebie i piekle. Biblia mówi o zmartwychwstaniu i sądzie ostatecznym. Jeśli Biblia została wymyślona przez człowieka, to te wszystkie pojęcia, o których mówiliśmy, są tylko ludzką, czystą fantazją. Ale alternatywą jest to, że Biblia została przekazana nam przez Boga. Jeśli rzeczywiście jest ona od Boga, to znaczy, że jest niebo i piekło. Wir werden hier, die wir heute hier zusammen sind, einmal in der Ewigkeit entweder im Himmel sein
To znaczy, że my wszyscy, jak tutaj jesteśmy zgromadzeni, kiedyś znajdziemy się albo w niebie, albo w piekle. Jeżeli rzeczywiście Biblia została dana nam przez Boga, to jest sąd ostateczny. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to jest wieczna egzystencja, o której mówi Biblia. I teraz mam takie bardzo poważne zadanie, by zadecydować, czy Biblia pochodzi od Boga, czy od ludzi. Nach vielen Gesprächen mit Leuten, die in unserer Zeit leben, habe ich den Eindruck, dass die meisten Menschen glauben, die Bibel ist von Menschen erdacht. Po wielu takich rozmowach z różnymi ludźmi, miałem takie wrażenie, że ludzie uważają, że Biblia została napisana przez ludzi. Aber in dieser Frage können wir nicht parlamentarisch abstimmen, sondern wir müssen ergründen, was die Wahrheit ist. Ale my tutaj nie możemy głosować, czy tak jest, czy nie, ale my musimy dojść do prawdy. Co jest prawdą? A więc tutaj takie zasadnicze pytanie, w jaki sposób możemy się przekonać o tym, czy Biblia jest prawdą, czy nie? Czy pochodzi od Boga, czy od ludzi? I chcę zwrócić Wam uwagę dzisiaj na takie trzy punkty, które zadecydują o tym. Koncepcja życia, nauki przyrodnicze i proroctwa. Rozpoczynamy od pierwszego punktu. Koncepcja życia. W Niemczech miałem taki wykład. I po tym wykładzie podszedł do mnie profesor fizyki. I on mówi mi tak, to co Pan dzisiaj powiedział, było rzeczywiście dobre, piękne. Ale Pan zrobił pewien błąd. Pana argumenty opierały się na stwierdzeniach biblijnych. Ale wie Pan co? Biblia jest taką starożytną księgą, która liczy już kilka tysięcy lat. Ale my dzisiaj żyjemy w dobie XXI wieku. Przecież nikt dzisiaj nie wierzy w to, co napisane jest w Biblii. A ja mówię, no, Pan rzeczywiście dobrze myślał. Słuchaj, co wypadło. Oczywiście chcemy zastanowić się na ten temat. My w Niemczech, jak Pan wie, mamy wiele problemów. An manchen Orten haben wir eine Ehescheidungsrate von 50%. My mamy 50% rozwodów w niektórych miejscowościach. An vielen Arbeitsplätzen hören wir von Mobbing. W wielu miejscach pracy słyszymy o mobbingu. Und in den Zeitungen lesen wir sehr häufig von Korruption und von Betrügereien. A w gazetach często czytamy o korupcji i oszustwach. Oder habe ich gesagt, die Gründe für die Ehescheidung sind bekannt. I mówię mu, powody dla rozwodu są oczywiście znane wszystkim. Weit über 95% der Gründe sind die folgenden drei. 95% der Gründe für die Ehescheidung sind die folgenden drei Gründe. A właściwie 59%, 95% rozwodów, to są trzy takie zasadnicze powody. Pierwszy powód, że ludzie szukają sobie innego partnera, czyli przyrodztwo. Drugi powód to pieniądze, a trzeci to alkohol. On mówi, tak, tutaj ma Pan rację, to się zgadza. I teraz przeczytajmy jeden jedyny wiersz z Biblii na ten temat. I w sposób świadomy ja wybrałem taki wiersz ze Starego Testamentu. I wziąłem z
pierwszy rozdział, 8 wiersz. Jak nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby wszystko czynić ściśle, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. I mówię mu tak, w Biblii jest napisane bardzo jasno, w jaki sposób można prowadzić dobre życie małżeńskie. I jest tam napisane też, w jaki sposób właściwie możemy wychowywać nasze dzieci. I w Biblii jest też napisane, jaka ma być nasza postawa względem władz. I jest też napisane, w jaki sposób mamy mieć relacje z naszymi właśnie sąsiadami. I mówię mu, gdyby ludzie rzeczywiście stosowali się do tego, to te małżeństwa zupełnie inaczej by wyglądały. I byłem zaskoczony, kiedy ten człowiek po 3 minutach rozmowy powiedział. Ja mówię, no oczywiście ci ludzie muszą odczynić, co tam jest napisane. I wtedy nasz świat byłby w porządku. To trzeba czynić, mówi. Wiecie, ja byłem zaskoczony, bo na początku on był przeciwny Biblii, a nagle mówi, to trzeba czynić. I w tym sensie uświadomiłem, że Biblia jest bardzo praktyczną księgą i bardzo aktualną. Wielu ludzi przeżywa dzisiaj wielki problem. Oni zbyt wiele jedzą i te brzuchy są ciągle większe. Mój także. I kiedy oni przychodzą na badania lekarskie, to wtedy mają problemy z prążeniem. I wiele książek wydaje się u nas w Niemczech. I tam są porady, w jaki sposób można zrzucić troszeczkę tych kilogramów. To są bardzo często takie grube książki. One dużo kosztują. Jedna z tych książek mówi coś następującego. Możesz jeść tak wiele jajek, ile tylko chcesz. I nie przybędzie ci ani jednego grama. To jest tak zwana dieta jajeczna. Ale potem nie wolno iść już do lekarza. Bo lekarz powie, że ma pan tak dużo cholesterolu w krwi. Biblia mówi o wiele prościej. Ten problem jest rozwiązany jednym wierszem. Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale 34 wierszu. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Wiecie, wiele takich grubych książek nie potrzeba w ogóle problemu pobać. W zasadzie mógł wziąć Biblię i przeczytać ten jeden wiersz. I tam już nie ma tych efektów pobocznych. Kto by nie to czynił i stosował się do tego, ten nie będzie miał zbyt wysokiego poziomu cholesterolu. Jeszcze jeden taki inny tekst chcę zacytować. To czytamy w księdze Syracha, w 37 rozdziale, 37 i 31 wierszu. Synu, żyj. Ta księga należy do księgi apokryficznej. Luther kiedyś powiedział, że księgi apokryficzne nie są równoznaczne z księgami biblijnymi. Ale dobrze jest je przeczytać. I teraz chcemy przeczytać. Synu, w życiu doświadczaj siebie samego, patrz, co jest złe dla ciebie,
i tego sobie odmów. I tego sobie odmów. Synu, w życiu doświadczaj samego siebie. Aha. Nie wszystko służy wszystkim i nie każdy ma we wszystkim podobanie. Na jakiejkolwiek uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy. Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje roztrój żołądka. Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swoje życie. Wiecie, bardzo prosta rada. I wiemy, co mamy czynić teraz. So könnten wir viele andere Konzepte in der Bibel durchgehen, die uns sagen, wie wir gut leben sollen. A więc rzeczywiście, gdybyśmy prześledzili Biblię, widzielibyśmy wiele dobrych koncepcji, w jaki właściwy sposób możemy żyć. Und wenn wir das tun, jeżeli będziemy to czynili, dann wird unser Leben gelingen. To wtedy rzeczywiście powodzi nam się w naszym życiu. Die Bibel ist ein Buch, das uns zeigt, wie wir gut leben können. Biblia jest księgą, która nam pokazuje, w jaki sposób mamy żyć. W jaki sposób szczęśliwie możemy żyć. W jaki sposób możemy być zadowoleni z naszego życia. Bez zazdrości, bez chciwości. Przepraszam, czasami jest tak, że brakuje tego słowa. Ich möchte jetzt einen zweiten Punkt herausgreifen, der uns helfen kann, zu entscheiden, ob die Bibel richtig ist oder falsch. Ich habe das vielleicht noch drüber Punkt, der uns erlaubt, herauszufinden, ob die Bibel ist wahr oder falsch. Wir kommen zu dem Bereich der Naturwissenschaft. Wir kommen zu den Naturwissenschaften. Und da lesen wir zunächst einmal ein Wort aus dem Römerbrief. I na początku chcę przeczytać słowo z listu do Rzymian z pierwszego rozdziału 20 wiersza. Bo niewidzialna jego istota, to jest jego istota, moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, iż nic nie mają na swoją obronę. To jest bardzo centralny wiersz, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze. Dieses Wort sagt uns, schaut euch die Natur an, schaut euch die Schöpfung an, und ihr könnt eine wichtige Schlussfolgerung daraus ziehen. Ten wiersz mówi, popatrzcie na naturę, na stworzenie i możecie wyciągnąć pewne konkretne wnioski dla siebie, dla swojego życia. I od razu przekonacie się, że musi być tutaj Stwórca. I chcemy rzeczywiście to teraz uczynić i spojrzeć na pewne rzeczy związane z naturą. Tu widzimy takie zdjęcie z południowej Dakoty w Stanach Zjednoczonych. Kto leci do Dakoty i będzie zaskoczony, kiedy nagle w górach zobaczy portrety czterech prezydentów. Po lewej stronie widzimy pierwszego prezydenta George'a Washingtona. Was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt hier heute herkomme und euch Folgendes erkläre? Co byście powiedzieli, gdybym przyszedł do was i wam tutaj takie wyjaśnienie przedstawił? In South Dakota regnet es. A w południowej Dakocie padało. Und manchmal fällt auch Schnee. Czasami oczywiście spadł śnieg. Manchmal ist es kalt, manchmal ist es warm. Czasami było zimno, czasami bardzo gorąco. I poprzez te zmiany pogodowe, erupcje, właśnie coś takiego powstało. Co byście powiedzieli na to, gdybym coś takiego wam teraz opowiedział? Ktoś mi powiedział, no idź, wyjdź za te drzwi. Diese Köpfe repräsentieren kein Leben. Te głowy tych prezydentów nie reprezentują życia. Es ist totes Gestein. To są martwe kamienie, skały. Und doch braucht man
A jednak tutaj musiał pracować rzeźbiarz, żeby coś takiego stworzyć. Das waren Leute, die Kenntnis haben, wie man umgehen kann mit Weißen und auch eine Vorstellung von Bildern haben. To była grupa ludzi, którzy właśnie wyrzeźbili te rzeczy i oni wiedzieli, w jaki sposób obchodzić się z młotkiem, majzlem i jak pięknie uformować te skały. Wiecie, i tu nie trzeba mieć jakiegoś szyldu, żeby tutaj napisać, co zostało wyrzeźbione. Oczywiście mamy głowy i od razu sobie możemy uświadomić, że to ktoś zrobił. A co powiemy na to, kiedy zobaczymy coś takiego? To jest reprezentacja życia. I ta roślinka powstała z małego nasionka. I to jest tak pięknie uformowane. I ono może rosnąć. Da sagen wir, das kann im Laufe von Millionen von Jahren sich entwickeln. I czy możemy powiedzieć, że przez miliony lat to się tak na drodze ewolucji rozwijało? Warum denken wir sowas? Dlaczego tak myślimy? Das ist doch ganz offensichtlich, dass das hier sehr genial gemacht ist. To jest bardzo oczywiste, że to w sposób genialny zostało stworzone. Und das ist das, was uns Römer 1 sagt. I to jest to, o czym mówi nam autor listu do Rzymian, pierwszy rozdział. Spójrzcie na te dzieła i rozpoznacie genialnego stwórcę. Popatrzcie, te listki czerwone, jak pięknie zostały skonstruowane przez stwórcę. To żaden człowiek nie może. Potężną koronę. To są tony gałązek i liści. I to wszystko musi być podtrzymane. I to potrzebuje takiego umocnienia, korzenia. To musi być dokładnie obliczone. Gdyby ten pień był zbyt wąski, to drzewo by się załamało pod tym ciężarem. Kto powiedział temu drzewu, jak grube ono ma być? Ja tak myślę, to sobie mówi, że to drzewo musiałoby 5 semestrów studiować na uniwersytecie, by obliczyć tą średnicę właściwą. Oczywiście, tu trzeba by znać matematyczne formuły na właśnie te ciężary przenoszenia, siły. Ale jeszcze trzeba 10 semestrów chemii do tego przelecieć. Tutaj właśnie w tym drzewie mamy do czynienia z wieloma procesami chemicznymi. My wiemy, że ta woda musi być transportowana z dołu aż do góry, do tych listków. A tam nie mamy żadnej pompy. Jak to się dzieje, że ona tam dostaje się tak wysoko? Wiecie, to trzeba to dokładnie wszystko przemyśleć. Jest taka osmoza, tak, ciśnienie osmotyczne. Przepraszam bardzo. Wiecie, to drzewo musi mieć wiele znajomości. Skąd to drzewo wie o tym wszystkim? To drzewo musi być bardzo mądre. Studiowałem na Uniwersytecie Techniki. I kiedy byłem w sali wykładowej, to nigdy nie widziałem, żeby tam jakieś drzewo siedziało.
żeby się informowało o chemii, o fizyce i o innych prawach przyrody. Dlaczego właśnie to drzewo nie potrzebuje tego? Bo to drzewo zostało skonstruowane przez genialnego stwórcę. Und der Schöpfer hat die gesamte Chemie, die gesamte Festigkeitslehre, alle diese Dinge in ein Samenkorn hineingelegt. Widzicie, stwórca te wszystkie ważne informacje związane z chemią, z fizyką zakodował w takim małym ziarenku. Ein einziges Samenkorn hat mehr Kenntnis als das, was ich in 10 Semestern an der Universität studiere. Widzicie, to małe ziarenko ma, zawiera w sobie zakodowane więcej wiadomości, niż ja studiowałem na uniwersytecie w ciągu 10 semestrów. Każde małe ziarenko jest takim kazaniem Pana Boga skierowanym do nas. I o tym mówi nam list apostoł Paweł do Rzymian, pierwszy rozdział. Tutaj na tym obrazie widzimy roślinkę kanenflance, ale nie wiem, proszę? Jak się nazywa? Zbaneczny. O, dziękuję za to. Zbaneczny. Ta roślinka może rosnąć tylko na takim podłożu, gdzie jest mało wartości mineralnych. Ona do pokarmu potrzebuje pewnego składnika. I ten zbanecznik żywi się muchami i insektami różnego rodzaju. Najlepiej by było, gdybym miał na przykład jakąś rękę, żeby mógł od razu te muchy złapać i jeść. A nie, ta roślinka została skonstruowana przez genialnego stwórcę. I on zupełnie inaczej przemyślał konstrukcję tej roślinki. My wiemy, że mucha ma takie możliwości, że ona może sobie chodzić pionowo po szybie, bez problemu. I ona nie ześliźnie się na dół. A czy wy spróbowalibyście iść pionowo do góry po szybie? Nikt z nas by tego nie potrafił. Mucha, jak wiemy, może sobie spacerować po suficie. Dlaczego ona to potrafi? Ona ma takie nóżki, które mają możliwość przylepiania się. One się przylepiają bardzo mocno. Dlatego spokojnie może sobie spacerować pionowo do góry i nie spadać w dół. Ale kiedy ta mucha wpada do tego zbanecznika na dół, ona już nigdy nie może wyjść do góry. Ona próbuje, ale to nie wychodzi. I spada znowu w dół. Jak to się dzieje? W środku właśnie tego zbanecznika jest niekiedy takie podłoże woskowe, tak, oleiste. I właśnie te jej nóżki są od razu zapchane tym woskiem. I ona spada w dół. No i wtedy wpada w sposób do tych kwasów żołądkowych. I tam jest przetrawiana. Widzicie, niesamowicie dużo chemii jest w środku. To jest nie do wiary, jak pięknie, genialnie została ta roślinka skonstruowana. Ale stwórca nie tylko takie konstrukcje wymyślił, a nawet z taką szprywką są. Popatrzcie. Setki jest takich podobnych roślin. Wiecie, nasz stwórca ma wielką fantazję, on lubi różnorodność.
Tak, tutaj widzimy szyszki. Kiedy dokładnie przyjrzymy się tym szyszkom, to widzimy taką szpiralkę. Widzicie, te elementy są połączone tą spiralką. Czy wiedzieliście o tym, że tam wiele jest matematyki wykorzystanej przy konstrukcji? Chcemy teraz zająć się troszeczkę matematyką, która jest powiązana z tą roślinką. W średniowieczu żył bardzo znany matematyk Bonacci. On pochodził ze Włoch. Fibonacci. On był synem Filiusa Bonacci. On był matematykiem i on wprowadził te cyfry, dzięki którym my dzisiaj możemy obliczać różne rzeczy. Bo Rzymianie wymyślili takie cyfry, którymi nie można obliczać pewnych rzeczy. A w Fibonacci on podróżował bardzo wiele. I w Oriencie on nauczył się właśnie naszego systemu cyfrowego. I właśnie od tego czasu my mamy dzisiaj ten system, dzięki któremu my możemy obliczać. Tego człowieka nie możemy zapomnieć. Kiedy my dzisiaj bierzemy papier do ręki i obliczamy niektóre rzeczy, to to, że możemy liczyć, zawdzięczamy jemu. Ale on jest też znany z innej rzeczy. On właśnie wymyślił też takie zbiory cyfrowe. Nie wiem, czy jak to dobrze mówię, bo ja nie jestem matematykiem. Ciągi liczbowe. Te ciągi liczbowe właśnie pochodzą od Fibonacci, które tu widzimy. Pierwszą cyfrą to jest 1. Jeżeli dodajemy 1 do 1, to otrzymujemy sumę 2. Jeżeli 1 dodajemy do 2, otrzymujemy 3. 2 plus 3, 5. I znowu 3 plus 5, 8. I znowu 5 plus 8, 13. 8 i 13 to jest 21. Widzimy, że to są bardzo zwykłe, proste ciągi. Gdybyśmy na przykład chcieli spojrzeć na 34, to otrzymujemy, dodając 13 i 21. I te ciągi będą coraz to większe. Do 90 doszedłem. Widzimy ciągle większe są te ciągi. Ale ta matematyka, która tutaj jest przedstawiona, jest kompleksowa. W Ameryce jest takie czasopismo naukowe. Ono wychodzi co pół roku. I ciągle jest jakiś taki artykuł, który mówi o tych ciągach liczbowych Fibonacci. Jeżeli ktoś tutaj jest taki, kto chce napisać pracę doktorską teraz, to jest właśnie taka dobra propozycja dla Was. Zajmijcie się właśnie z tymi ciągami liczbowymi Fibonacciego i to napiszcie potem, do czego dojdziecie, w książce. I na pewno otrzymacie tytuł doktora.
większość jest jeszcze z ciągów Fibonacci jest nieznana. A każdy z Fibonacci wcale nie taki ze formy. Właśnie to można też obliczyć według tej formuły pierwszej. Bo na tyle formy kann man ausrechnen, wie die Fibonacci zahl aussieht. I tu widzimy, jak wyglądają właśnie te cyfry tysięczne Fibonacci. Und ich bin davon überzeugt, die wollen ja alle kennenlernen. Ja jestem przekonany, że wszyscy chcą się tego nauczyć. Tak, tu widzimy właśnie te tysięczne Fibonacciego. One mają 209 cyfr. To było troszeczkę matematyki teraz. A teraz znowu wracamy do stworzenia. Tu widzimy piękną lilię. Lilia ma tutaj trzy płatki kwiatowe i z drugiej strony też trzy. Czy przypominamy sobie, że ta cyfra 3 to jest cyfrą Fibonacciego? I tu widzimy makówkę. Ona składa się z 13 przegród. Tak, gdybyśmy dokładnie obliczyli, tam byłoby 13. 13 to też cyfra Fibonacciego. Mamy takie wrażenie, że Bóg kocha te cyfry Fibonacciego. Ale chcemy wiedzieć dlaczego. Tu widzimy goździka. On składa się z 5 płatków. 5 to też cyfra Fibonacciego. Czy jedliście już brokuli? To tutaj właśnie widzimy. Tu też widzimy piękne spirale. I właśnie ta cyfra sumująca jest cyfrą Fibonacciego. A teraz chcę Wam coś o królikach opowiedzieć. I właśnie tu odgadniemy, dlaczego właśnie Fibonacci doszedł do tych cyfr wszystkich. Ludzie wtedy myśleli o tym, w jaki sposób rozmnażają się króliki. Oni chcieli wiedzieć, jeżeli te króliki się będą rozmnażały, to ile ich na końcu będzie w sumie razem? Właśnie, żeby mogli dobrze to obliczyć, to mówią, że żaden królik nie umiera. Tak, i po 2 miesiącach taki królik może się rozmnażać. I spójrzmy na parę królików. Tak, na początku była para królików. Jeden. Po miesiącu rodzą się młode dzieci. I teraz są dwie pary królików. I co miesiąc znowu otrzymują, rodzi się parę królików. Po miesiącu znowu są dwa. Czyli już mamy trzy pary. Trzy. Po 2 miesiącach ci otrzymują. Stąd rodzą się dzieci z tej pary. I znowu co miesiąc taka jedna para. I ta para znowu wydaje na świat i muszą poczekać 2 miesiące i znowu przychodzą dzieci. I co miesiąc to się powtarza. I tak dalej. I teraz możemy pomyśleć nad tym, ile będzie królików co miesiąc. Teraz musimy to obliczyć tylko. Na początku jedna para, potem dwie,
potem już mamy 3, tu 2 do tego też mamy, mam 5, teraz 3 dochodzą parę, to mamy już 8 i tutaj mamy 5 par dodatkowo, to mamy 13. Teraz już widzimy właśnie te ciągi Boga. To są właśnie te ciągi Fibonacciego. Nie zapomnijcie o tym. Kaninchen vermehren sich nach der Zahlenreihe von Fibonacci. Właśnie, te króliki rozmnażają się według ciągów cyfrowych Fibonacciego. A teraz spójrzcie na ten piękny słoneczny. Dokładnie musimy popatrzeć na niego. Popatrzcie, tutaj właśnie on składa się z takich spirali. Widzimy spirale skręcone na prawo i na lewo. Tu widzimy lewo skrętne spirale. Tu też po lewej, na lewo. A tu widzimy prawo skrętne spirale. A w tym punkcie krzyżowania się tych dwóch spirali, to tam właśnie znajduje się ziarenko słonecznika. Czy to nie jest genialnie wymyślone? I tutaj widzimy na tym obrazie, jak to wygląda rzeczywiście. Tu widzimy te prawoskrętne spirale i lewoskrętne, 55 jest lewoskrętnych, 89 prawoskrętnych. I tam, gdzie one się krzyżują, w tym miejscu jest ziarenko słonecznika. Ja byś mówił z ryzyk. Znamy już te liczby? Co są za cyfry? Kogo? Kto się zgłasza? Fibonacci. Brawo! Fibonacci. Słonecznik zna tylko cyfry Fibonacciego. Nie ma innych cyfr spiralnych aniżeli Fibonacciego. Dlaczego? Z innej strony zobaczymy ten słonecznik. Można tutaj przedstawić się to takim równaniem matematycznym, że każde ziarenko słonecznika jest objęte takim równaniem matematycznym. I promień jest promieniem właśnie do tego ziarenka. I właśnie jest proporcjonalny do korzenia, tak? Do pierwiastka. Tak, pierwsze ziarenko jest tutaj, a następne 137,5 stopni dalej. To jest bardzo interesujący kąt. Tak, jeśli się po prostu przesunie kątem o te 137 stopni, to wtedy właśnie dochodzimy do tej liczby. Wzoru obliczania pozycji. Ma się wrażenie, że Pan Bóg kocha matematykę. Dlaczego? To możemy zobaczyć na tym obrazie. Znowu tutaj widzimy słoneczniki. Widzimy te spirale prawoskrętne, lewoskrętne. I są uczynione według tej formy, którą tutaj widzieliśmy. I teraz chcemy zmienić ten kąt. Troszeczkę, zamiast 137,5
136,5 byśmy wzięli. Co się będzie działo, gdy rozmieścimy inaczej te ziarenka? Takiego słonecznika nigdy byśmy nie znaleźli na świecie. Można tylko za pomocą komputera dokonać pewnej znacji. A gdybyśmy to chcieli coś takiego zrobić, to byśmy widzieli, że powstanie bardzo wiele dróg. I doszłoby do tego, że tam nie byłoby już tych zielonych w wielu miejscach. To nie wygląda zbyt dobrze. I słońca by powiedział, nie, takich słoneczników ja nie chcę robić, nie chcę stwarzać. To musi wyglądać pięknie. I ten kwiat musi być całkowicie wypełniony. A gdybyśmy chcieli na przykład powiększyć ten kąt do 138 stopni, to widzielibyśmy, że te szpirale się nie krzyżują zupełnie. I mielibyśmy tylko spirale lewo skręt. I widzielibyśmy, że 50% płaszczyzny byłoby zupełnie niezagospodarowane. Gdybyśmy widzieli takie słoneczniki, to byśmy mówili, no ten stwórca zrobił tutaj fuszerkę. Nie, ale czegoś takiego nie możemy powiedzieć naszemu stwórcy. On dokładnie to wszystko przemyślał i wypracował. I on bardzo dużo matematyki wykorzystał tutaj. Gdzie jest zawarta tu matematyka? Wiecie, w każdym takim malutkim ziarenku słonecznika. Tam są zakodowane wszystkie formy, chemia. Wszystko zawiera się w małym ziarenku. To życie jest właśnie w tym ziarenku. I wzrost. Właśnie to, w takim słoneczniku widzimy taką płaszczyznę. Ale my wiemy, że są takie rośliny, które są o wiele bardziej skomplikowane niż ten słoneczny. Na przykład tutaj trzeba było popojrzeć trójwymiarowo na tą roślinkę. I tutaj już bylibyśmy bezsilni, jeżeli byśmy chcieli zastosować ciągi matematyczne Fibonacciego. Tu musielibyśmy znaleźć nowe ciągi matematyczne. Kto ma ochotę, może po prostu dojść do tego, jakie to są ciągi. To jest o wiele bardziej skomplikowane, aniżeli przy cyfrach Fibonacciego. Tutaj widzimy detale bakterii. Bakterie coli. Takich bakterii mamy wiele w naszych jelitach. W tym momencie te bakterie nie mają nic do czynienia, nic do roboty. Niektóre są bezrobotne, można powiedzieć. Ale jeżeli teraz zjemy obiad, to one wchodzą do akcji. I one będą nam pomocne przy trawieniu, w procesie trawienia. I one muszą potem spacerować po naszych jelitach. I do tego potrzebują motoru. Silnika, no silnika, mocno silnika. Tu widzimy ten silnik. Ten silnik się obraca. A tutaj widzimy te przekładnie.
I to jest kilka tysięcy obrotów na minutę. Und ein Bakterium hat mindestens 6 Motoren. I jedna taka bakteria ma 6 takich silniczków. Und sie haben Sensoren. One mają sensory. Sie messen, wo die höchste Konzentration an Nährstoffen ist. Które mierzą, gdzie jest największa koncentracja pożywienia. Und dann fahren sie dorthin. I tam właśnie dochodzą. Sie haben keine Augen. Nie mają oczu. Aber sie haben chemische Sensoren. Ale mają chemiczne sensory. Aber jetzt haben sie noch ein Problem. Ale teraz taki jeszcze problem powstaje. Das sind Elektromotoren. To są elektromotory. Nun haben wir natürlich mit unserem Namen keine Steckdose. Oczywiście, my nie mamy w naszych jelitach wtyczek do prądu. Widzicie, do mojego komputera ja potrzebuję prądu, muszę go gdzieś podłączyć. Ale jak to robią te bakterie coli? Słuta też to pięknie przemyślał. Stwórca wiele milionów takich wtyczek w naszych jelitach zakodował. Aber das würde sich sehr schnell alles verhaken. I to bardzo szybko się łączy. Das wäre ein solcher Kabelsalat wie hier unten. Właśnie i to jest taka plątanina kabłów jak tutaj na dole. Der Chef hat eine gute Idee gehabt. I stwórca miał bardzo dobry pomysł. Und hat in ein Kulibakterium ein eigenes Kraftwerk eingebaut. I on zakodował w tej bakterii coli taki system elektrowni, gdzie może być produkowany prąd. Czyli w jednej takiej bakterii znajdziemy 6 silniczków, elektrownię. I to wszystko jest połączone z informatyką. I ta informacja musi być przepracowywana ciągle. I co potrzeba, żeby przepracowywać taką informację? Potrzeba komputera. No i stwórca jeszcze zbudował tam komputer dodatkowo. I ta informacja może być przekazywana dla dalszych pokoleń w ciągu kilku minut. Alleine ein Kulibakterium reicht aus, zu zeigen, dass ein genialer Schöpfer sein muss. Tylko patrząc na bakterię coli, możemy tutaj pokazać wam, że musiał być genialny stwórca, który nas stworzył. So viele Ideen hat der Schöpfer in ein Detail seiner Schöpfung hineingelegt. Popatrzcie, tyle pomysłu stwórca zainwestował w jeden malutki detal. Und darum sagt die Bibel, niemand hat eine Entschuldigung dafür, wenn sagt, es gibt keinen Gott. I dlatego Biblia mówi, że nie ma usprawiedliwienia dla tych ludzi, którzy mówią, że nie ma Boga. Darum ist Römer 1 so wichtig. Dlatego dla nas bardzo ważne miejsce biblijnym jest List do Rzymian, pierwszy rozdział. Ein Kulibakterium ist so klein, dass wir es mit bloßem Auge nicht erkennen können. Ta bakteria coli jest tak mała, że my nie możemy ją zobaczyć naszymi oczyma. Dazu brauchen wir schon ein kräftiges Mikroskop. Do tego potrzebujemy solidnego mikroskopu. Aber jetzt gehen wir einmal hinaus ins Weltall. Wir machen das jetzt sehr groß. A teraz idziemy do makrokosmosu z kolei. Der Schöpfer macht nicht nur kleine Sachen. Stwórca nie tylko wymyślił małe rzeczy, ale także bardzo wielkie. U proroka Jeremiasza w 33 rozdziale, w 22 wierszu, czytamy coś bardzo ważnego. Jak nie mogą być policzone zastępy niebieskie i nie może być zmierzony piasek morski, hier wird uns gesagt, dass es so viele Sterne gibt, dass sie niemand zählen kann. Tu jest opowiedziane, że jest tak wiele gwiazd, że nie można ich policzyć. Das hat der Jeremia vor einigen tausend Jahren geschrieben. To Jeremiasz napisał przed kilkoma tysiącami lat. Jetzt stelle ich mir einmal ein Gespräch vor zwischen dem Jeremia und einem Astronom der damaligen Zeit.
Ja sobie tak wyobrażam taką rozmowę pomiędzy Jeremiaszem i jakimś astronomem z tamtych czasów. Co powiedziałby ten astronom do Jeremiasza, kiedy on by przeczytał jego słowa? Jeremia, du kannst gut Schafe hüten und auch Ziegen melden. On by mu powiedział, słuchaj, Jeremiaszu, możesz bardzo dobrze zająć się paseniem kóz, czy dojeniem krów. Aber von Astronomie hast du keine Ahnung. Ale masz na tego pojęcia o astronomii. Schreibe bitte nichts über Astronomie. Nie pisz proszę nic o astronomii. Das ist unser Fachgebiet. To jest nasza działka. Schreib das sofort durch. Przekaż to od razu. Und dann liegst du wissenschaftlich richtig. I wtedy będziesz w porządku z nauką. Was hat der Jeremia darauf wohl gesagt? A co by powiedział Jeremiasz na to? Ja nie studiowałem astronomii, nawet jednego semestra. Ale ja mam tutaj na wami jedną wielką przewagę. Ja znam tego, który to zrobił. A on powiedział, że jest tak dużo tych gwiazd, że nie może ich policzyć. A on mówi zawsze prawdę. On nie może kłamać. I to się zgadza. Dlatego ja to napisałem. I może później ludzie rzeczywiście dojdą do takiego wniosku. Dzisiaj żyjemy w dobie XXI wieku. I mamy już pewne wyobrażenia o wielkości gwiazd. I popatrzcie, to jest liczba gwiazd 10 do potęgi 25. Ja to napisałem 1 z 25 zerami. Nikt nie może tego nawet policzyć. Dlatego weźmy na przykład jakiś taki najszybszy komputer. Najszybszy komputer świata może zrobić 10 miliardów operacji na sekundę. I weźmy, wykorzystajmy go teraz do obliczania. I w pierwszej sekundzie on obliczy 10 miliardów gwiazd. W drugiej sekundzie 20 miliardów. W trzeciej sekundzie 30 miliardów gwiazd. I jeszcze nie może po prostu podobać tego wszystkiego. Jak długo musiałby liczyć, żeby policzyć wszystkie gwiazdy? Czy chcecie tutaj podać wynik? Nie skończyłem. Ja to wyliczyłem. On musiałby obliczać 30 milionów lat. 30 milionów lat. Ten najszybszy komputer jaki. A więc popatrzcie, żaden komputer nie jest w stanie tego obliczyć, żaden człowiek. Wie gut, dass der Jeremia aufgeschrieben hat, was er vorhin gesagt hat. Jak to dobre było, co Jeremiasz napisał, co Bóg mu podyktował. Er hat Gott geglaubt. On uwierzył Bogu. Und wir Menschen haben einige tausend Jahre gebraucht, bis wir herausbekommen haben, dass diese Bibelstelle stimmt. Popatrzcie, my ludzie musieliśmy czekać kilka tysięcy lat, żeby udowodnić to, że to, co napisał Jeremiasz, się zgadza, jest prawdą. Wir haben gesehen, kein Mensch kann sie zählen. My widzieliśmy teraz, że żaden człowiek rzeczywiście nie może policzyć gwiazd. Ale jeden jednak to policzył. I o tym jest napisane w Psalmie 147, w czwartym wierszu. Wyznacza liczbę gwiazd. Wszystkim nadaje imiona. Da kann man natürlich die Frage stellen, hat Gott nichts anderes zu tun, als Sterne zu zählen? Ktoś mógłby teraz zadać takie pytanie, czy Bóg nie ma nic innego do roboty, jak tylko liczyć gwiazdy? No ja to prawo znam, ja natürlich keine ganze Ewigkeit zeigen. No, ktoś mógłby powiedzieć, no on ma całą wieczność przed sobą, oczywiście. Ale er braucht dazu keine Ewigkeit.
On nie potrzebuje wieczności. On nie potrzebuje komputera do tego. Ponieważ on jest nieskończenie inteligentny i on po prostu może w milisekundach pewne rzeczy robić. Nie, to nie ma problemu dla niego. My tu powiedzieliśmy, że Bóg kocha liczby. Dlatego on także policzył wszystkie nasze włosy na głowie. Ja jestem przeświadczony o tym, że nie ma drugiego takiego człowieka, który ma dokładnie tyle samo włosów na głowie, co ja. Albo jak ja. My mamy różne liczby, jeżeli chodzi o ilość włosów na głowie. Ale Bóg je policzył wszystkie. On zna liczbę włosów na głowie każdego człowieka na świecie. I on wie, ile jest igieł na jeżu. Ale o wiele więcej interesuje się nami ludźmi. On interesuje się tym, o czym my myślimy, w co my wierzymy. Wiecie, i dla mnie jest takim wielkim pragnieniem, żebyśmy naprawdę wierzyli Jego Słowu. Żebyśmy w to wszystko wierzyli, o czym mówi Biblia. Przechodzę teraz do trzeciej części mojego wykładu. I teraz zajmiemy się proroctwami. Ale teraz, zanim dojdę do tego, zrobimy taką krótką przerwę. Musimy zadbać o to, żeby nasze bakterie koi zaangażować. Teraz już nie mówimy o bakteriach. A teraz chcemy zająć się proroctwami. Wiecie, proroctwa są bardzo ważnym znakiem biblijnym. W tamtym roku byłem w Kazachstanie. To jest kraj muzułmański. Ale my mieliśmy okazję mówić na uniwersytetach. I po każdym naszym wykładzie studenci mogli stawiać pytania. I jedno pytanie, które bardzo często było stawiane. Czy może nam Pan wyjaśnić różnicę pomiędzy Biblią a Koranem? To było to najlepsze pytanie, które można było sobie postawić. I miałem wtedy jeszcze okazję, by wyjaśnić Ewangelię. Ja mogłem powiedzieć, że w Biblii jedynie są konkretne proroctwa, które dokładnie się wypełniły. Ja myślę, że to jest najbardziej mocny argument dla Biblii, przemawiający za Biblią. I teraz chcemy w tej trzeciej części zająć się właśnie proroctwami. Ein Amerikaner hat sich einmal die Mühe gemacht, die ganze Bibel zu lesen, um festzustellen, wie viele prophetische Aussagen drinstehen, die sich bereits erfüllt haben. Jeden Amerikaner zadał sobie tyle trudu, że przeczytał dokładnie Biblię i wyodrębnił te proroctwa, które się wypełniły. Und stellte fest, dass es 2268 I potem obliczył te proroctwa i było ich w sumie 3268 już spełnionych proroctw, które odnajdujemy w Biblii. I nie znamy takiego proroctwa, które spełniłby się inaczej,
to było zapowiedziane w Biblii. Wir wollen jetzt, es gibt zwei Einwände gegen die Prophetien. Są takie dwa argumenty przeciwko proroctwom. Manche Kritiker sagen, die Prophezeiungen haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Niektórzy krytycy mówią, że to wszystko mogło przypadkowo się wydarzyć, co było zapisane. I dlatego dzisiaj po południu chcę wam dać na ten argument, przeciwko temu argumentowi, matematyczną odpowiedź. Ale bez właśnie tych ciągów matematycznych, o których mówiliśmy. Dass man sagt, die Prophezeiungen sind undeutlich geschrieben, man kann nicht erkennen, was damit gesagt gemeint ist. I druga krytyka mówi o tym, że te proroctwa nie są tak dokładnie sprecyzowane, że właściwie nie można dokładnie powiedzieć, o czym one mówią. Auch darauf möchte ich eine Antwort geben. I także na przeciwko temu argumentowi chcę dzisiaj dać odpowiedź. Als erstes greife ich eine bestimmte Prophetie heraus. I na początku weźmiemy konkretne proroctwa pod uwagę. Spójrzmy na rozproszenie i powrót Izraela, narodu izraelskiego. Im 5. Buch Mose finden wir die Aussage, dass Gott gesagt hat, er wird Israel über alle Länder der Erde zerstreuen. W 5. Księdze Mojżeszowej, w 28. rozdziale, 64. 5. wierszu jest napisane, że Pan Bóg rozproszy ten naród pomiędzy wieloma narodami. Rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy, od krańców po kraniec ziemi. Ale u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi. Das Volk Israel ist noch komplett zusammen und danach Gott, er wird auch das Volk wieder zurückbringen in ihr Land. I potem Pan Bóg zapowiedział, że on kiedyś, jak już był rozproszony ten naród, sprowadzi go z powrotem do swojej ojczyzny. I tutaj u Jeremiasza 16 rozdział od 14 do 15 wiersza, dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał i sprowadzał ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. I wielkie besondere Weise ein Land erwähnt. Tutaj jest w sposób szczególny wymieniony jeden naród. Tu mowa jest o wcześniejszym Związku Radzieckim. Ale oczywiście w czasach proroka Jeremiasza jeszcze nie było Związku Radzieckiego. Dlatego właśnie w Biblii to tak zostało powiedziane, żeby oni to zrozumieli, a także my dzisiaj. I Biblia mówi, że Pan ich sprowadzi z ziemi północnej. Tak, jest Biblia napisana z ziemi północnej. Właśnie Jeruzalem i Moskwa leżą na tym samym równoleżniku, tak? Po południu, przepraszam bardzo. Seit 1989 sind 840.000 Juden aus der früheren powróciło około 840 tysięcy Żydów z terenu byłego Związku Radzieckiego do swojej ojczyzny. Ein Sechstel der Bevölkerung in Israel i jedna z wszystkich Żydów w dzisiejszym Izraelu przyszła tam ze Związku Radzieckiego. Jeśli ktoś zna język rosyjski, to w Izraelu dobrze będzie umiał się porozumieć. Ja byłem zaskoczony, kiedy miałem taką rozmowę. I tutaj też jest taka książka pytania.
I ta książka została wydana także w języku rosyjskim. I ci ludzie przywieźli tą książkę z Rosji do Izraela. I oni wydrukowali tą książkę w Jerozolimie. W języku rosyjskim dla Żydów, właśnie którzy pochodzili z dawnego Związku Radzieckiego. Ja się ucieszyłem, że oni to zrobili. I to jest moją modlitwą, żeby wielu Żydów właśnie mogło usłyszeć też o Panu Jezusie tam w Jerozolimie. Das Besondere an dieser Prophezeiung ist, dass wir das alle erlebt haben. Wir sind Zeitzeugen dieses Ereignisses. I to jest właśnie szczególne, że my to wszystko przeżyliśmy dla nas. My jesteśmy świadkami tego, że to się wypełniło na naszych oczach przecież. Die Aussage über die Zerstreuung und die Rückkehr Israels hat Gott vor einigen tausend Jahren gegeben. A to proroctwo Pan Bóg dał przed tysiącami lat, a ono się wypełniło praktycznie w naszych czasach. I nasza generacja rzeczywiście mogła to przeżyć. My to widzieliśmy na własne oczy. I my widzimy, że to, co Bóg zapowiada, wypełnia w sposób bardzo precyzyjny. I chciałbym przytoczyć taki drugi przykład, który jest godny uwagi. Złota brama. W Jerozolimie było wiele bram. 12. W 70 roku Jerozolima została zniszczona przez wojska rzymskie. I można powiedzieć, że Jerozolima była totalnie zniszczona. A potem Turcy zajęli Jerozolimę. I potem władca turecki Sulejman, wspaniały, on odbudował Jerozolimę. I wszystkie bramy zostały otwarte. Ale tylko jedna została zamurowana. To jest takie ciekawe, dlaczego? Przecież brama ma sens wtedy, kiedy przez nią można przejść. Dlaczego ona została zamurowana? Tu widzimy na tym obrazie, na tym obrazku. To jest brama, która położona jest na wschód od Jerozolimy. I tą bramą można przejść było do Góry Oliwnej. I właśnie Sulejman wspaniały kazał tą bramę zamurować. A my tak nie możemy zrozumieć dlaczego. Bez Biblii nie możemy zrozumieć. Ale Biblia daje nam odpowiedź dlaczego. A odpowiedź znajdujemy w księdze proroka Ezechiela w 44 rozdziale, pierwszym i drugim wierszu. Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej ku wschodowi, lecz była zamknięta. I rzekł do mnie, ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg Izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta. I tu znajdujemy odpowiedź, dlaczego ta brama jest zamurowana. Co się stało? Bóg Izraela przechodził przez nią. I Bóg powiedział, kiedy to się stanie, ta brama ma być zamurowana. Wiecie, Bóg ma wiele humoru. Jak on to zrobił? Ale jeszcze przedtem chciałbym właśnie kilka rzeczy przedstawić, tak? W jaki sposób się stało?
Jeżeli Bóg coś tak uczyni, to chce nam przez to coś powiedzieć. I w sposób szczególny jednak chce coś Żydom powiedzieć poprzez tą bramę. Es ist der alttestamentliche Beweis dafür, dass ihr Messias schon gekommen ist. To jest taki starotestamentowy dowód na to, że Mesjasz już przyszedł. Wenn jemand durch Jerusalem geht und er sieht das zugemauerte Tor, dann kann er wissen, der Gott Israels ist bereits hier gewesen. Jeżeli ktoś właśnie przyjeżdża do Jerozolimy i widzi tą zamurowaną bramę, może wiedzieć o tym, że Bóg przez nią przechodził. Właśnie on akurat przechodził, Mesjasz, przez tą bramę. A teraz jest zamurowana. I to jest taki kompletny dowód na to, że Mesjasz przeszedł przez tą bramę. Żydzi wierzą do dzisiaj, że on dopiero przyjdzie. Dlatego ta złota brama dla Żydów jest takim niesamowitym poselstwem. Ale jest też taka inna grupa ludzi, dla których ta nauka ma wielkie znaczenie. Dla świadków Jehowy, którzy nie modlą się do Jezusa, Jezus jest Bogiem, który nas odwiedzi. Czy mieliście już w domu kiedyś, czy przed domem swoim świadków? Ja dam wam taką dobrą radę. Kiedy przyjdzie do ciebie świadek, możemy mu powiedzieć, serdecznie zapraszam, wejdź do środka do mojego domu. I można mu powiedzieć, od razu mamy dobrą okazję, żeby pomodlić się do Pana Jezusa. Jeżeli on to usłyszy, to od razu odwróci się i wyjdzie. Świadkowie nie modlą się do Jezusa. Ale my tutaj czytaliśmy, że Bóg Izraela przechodził przez tą bramę. To był Jezus. Jezus jest Bogiem. I dlatego my do Niego się modlimy. On jest Synem Bożym i jest Bogiem Izraela. I jest także naszym Bogiem i naszym Zbawicielem. Ja tylko do Jemu należy się cześć i uwielbienie i chwała. I dla innej grupy też jest ważne to, że ta brama została zamurowana. Dla krytyków Biblii, którzy odrzucają proroctwa. Złota brama jest proroctwem z kamienia. Jeżeli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Krytycy Biblii nie wierzą w to, o czym mówi Biblia. Ale mogą wierzyć w to, co jest zamurowane. Pan Jezus mówi, że jeżeli ci będą milczeć, to kamienie krzyczeć będą. I po raz kolejny pytamy, dlaczego ta brama została zamurowana. Ktoś mógłby pomyśleć, że to zrobili chrześcijanie. Ale Bóg ma bardzo wiele humoru. On wykorzystał do tego muzułmanów. Widzimy właśnie Sulejmana Wspaniałego tutaj. Co ty zrobił? On był władcą nad Jerozolimą. I on znał niektóre miejsca z proroctwa Zachariasza. 14 rozdział, 4-5 wiersz. Chciał uniemożliwić przejście Jezusa. I tam jest napisane tak. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu.
Potem przyjdzie Pan, mój Bóg. Ich weiß nicht, ob er selber gelesen hat, oder ob sie niemand gesagt hat. Ja nie wiem, czy on sam to przeczytał, czy ktoś mu o tym powiedział. Aber dieser Text spricht von dem kommenden Jesus. Ale ten tekst mówi o przyjściu Pana Jezusa. A właściwie jest tu mowa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Tak, a on się pomylił, myślał, że on przyjdzie z Góry Oliwnej i będzie chciał wejść tam do miasta. I on mówi, ja nie mogę do tego dopuścić, żeby tak się stało. Ja jestem władcą nad Jerozolimą. Dlatego zamuruję mu tą bramę i nie będzie mógł przez tą bramę wejść, jak to jest napisane. I dlatego właśnie ta brama została zamurowana. Czy to nie jest cudowne, jak Pan Bóg to wszystko zaplanował? Widzicie, żaden krytyk nie można teraz tutaj nam zarzucić, że to chrześcijanie zamurowali tą bramę, żeby się wypełnili prorostwo. Kiedy byłem teraz w Gdańsku, to ktoś mi powiedział coś ważnego. Muzułmanie w Nowym Jorku wysadzili te wielkie wieżowce. Oni mogliby tylko wziąć małą bombę, żeby wysadzić tą złotą bramę. I wtedy by to proroctwo już się nie zgadzało. Ale oni nie wpadli na taki pomysł. Ale gdyby nawet mieli taki pomysł, to nigdy nie mogliby wysadzić tej bramy. Ponieważ Bóg powiedział, że ta brama nigdy nie będzie otwarta. I nikt tego nie może uczynić. Jeśli ktoś jest ateistą, to dałbym mu taką radę. Wiesz, musisz się zorganizować, żebyście tutaj byli większość, jako większa grupa ateistów. Musicie zgromadzić pieniądze. Jak będziecie mieli dużo już pieniędzy, taki wielki worek, to pojedźcie do Izraela, do rządu izraelskiego. To powiedzcie temu rządowi, chcemy otworzyć tą bramę złotą. Mamy wiele pieniędzy tutaj. No i możecie wykorzystać te pieniądze. I to też nie będzie funkcjonowało. Ta brama musi być zamknięta. So deutlich und klar sind Prophetien der Bibel. Taki jasny i wyraźny sposób właśnie mówi proroctwo. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen, ein drittes Beispiel über Prophetien. Jeszcze trzeci taki przykład, jeśli chodzi o proroctwa, upadek Tyru. Das ist eine große Stadt gewesen im Altertum. To jest taki, to było wielkie miasto w Starym Państwie. Und sie waren sehr, sehr stolz. Oni byli bardzo dumni i pyszni. Und sie haben folgendes gesagt, was sie steht. Oni powiedzieli, jestem Bogiem, siedzimy Bogów, zamieszkuję. Wie reagiert Gott auf diesen Hochmut? W jaki sposób Bóg zareagował na taką wyniosłość i pychę? Er gibt ein Gericht über Tyros. On wydał wyrok i sąd nad Tyrem. I znajdziemy w Biblii sześć takich konkretnych proroctw przeciwko Tyrowi. Pierwsze proroctwo. Tyr zostanie zniszczony przez wiele narodów. Oto wystąpię przeciwko Tobie, Tyrze, wywiodę przeciwko Tobie liczne narody i zburzą mury Tyru i rozwalą jego wieże. Popatrzmy, jak wypełniło się to proroctwo. Tyr zostanie zniszczony przez wiele narodów. 585 rok po Chrystusie, jeden rok po zapowiedzi Nebukadnezara,
Nebukadnezar zaatakował Tyr. Trzechletnie obrażenie, stary Tyr, Tyr włączony do Babilonii. 538 rok, przed Chrystusem panowanie Persów, ruiny miasta jeszcze istnieją. To była wielka metropolia i miasto handlowe. Ale Bóg powiedział, to miasto zostanie zmiecione z powierzchni ziemi. I tutaj odczytujemy drugie proroctwo. Z tyłu ma pozostać tylko nada skała, na której rybacy suszyć będą swoje sieci. Ezechiel pisze w 26 rozdziale, sam z niego kurz i uczynią z niego nagłą skałę. Będzie miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie pośród morza. I to rzeczywiście się wypełniło. To leży w dzisiejszym Libanie. Wiecie, można dzisiaj robić zdjęcia, gdzie był kiedyś, gdzie było kiedyś to miasto. Ale jest też trzecie proroctwo. Król babiloński Nabukadnezar napadnie jako pierwszy na Tyr. U Ezechiela w 26 rozdziale było napisane. Oto ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnezara, króla babilońskiego, z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym wojskiem. Popatrzcie, jak dokładnie Biblia mówi o tym, kto wejdzie do tego miasta, kto będzie niszczył to miasto. I tu widzimy, jak to proroctwo się wypełniło. Już rok po zapowiedzi, czyli w 585 roku przed Chrystusem, Nebukadnezar zaatakował Tyr. I czwarte proroctwo. Gruz twojego miasta wrzucony zostanie do morza. Ezechiel 26:12. Zrabują twoje skarby i splądrują twoje towary. Rozwalą twoje mury i zburzą twoje wspaniałe gmachy. Twoje kamienie, twój budulec i twój gruz wrzucą do morza. Takie rzeczywiście bardzo uważne proroctwo. To miasto zostało zupełnie zrujnowane, zburzone. Ale ruiny jeszcze stoją. I tu jest napisane, że te kamienie zostaną wrzucone do morza i budulec. Jak to się wypełniło? 250 lat po tym proroctwie to się wypełniło dokładnie. Tutaj właśnie w tym miejscu była ta bardzo olbrzymia metropolia. A naprzeciw tej metropolii jest wyspa. 250 Jahre nach der Prophezeiung kommt Alexander der Große. 250 lat po tym proroctwie przyszedł tam Aleksander Wielki. Und er erobert eine Stadt nach der anderen am Mittelmeer. I on zdobywał jedno miasto po drugim w basenie Morza Śródziemnego. Und gegen viele Städte musste er gar nicht mehr kämpfen, weil die Städte sich schon selbst ergeben haben. Ale z wieloma miastami nie musiał walczyć, bo te miasta się poddawały. I kiedy on dotarł do tego miejsca, i było właśnie takie zgromadzenie tych ludzi i oni stwierdzili, że muszą się poddać. Ale ludzie stwierdzili, nie, my nie chcemy się poddać. To oni wiedzieli, że Aleksander Wielki nie miał statków. I oni sobie pomyśleli, no on nie ma możliwości, żeby tu dostać się do nas na tą wyspę. I
I to było takie wielkie wyzwanie dla Aleksandra Wielkiego i on właśnie wybudował tam taką zaporę. Wziął ruiny z tego danego tyłu, wrzucił do morza. I dzięki właśnie tej tamie mógł wejść i zdobyć tą wyspę. Widzimy, jak dokładnie wypełniło się to proroctwo. Aleksander Wielki rzeczywiście te wszystkie kamienie i budulec wrzucił do morza, jak to było zapowiedziane. I piąte proroctwo mówiło o tym, że Tyr nigdy nie miał być odbudowany. Już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż ja, Pan, to powiedziałem. 26:14. I to też się wypełniło, bo do dzisiaj to miasto nie zostało odbudowane. Ono zupełnie zniknęło z powierzchni ziemi. Jest także szóste proroctwo. Wszelki ślad po tym, że ma zniknąć. Ezekiel 26:1. I ciebie już nie będzie. Będą cię szukać, lecz już cię nie znajdą. Mówi Wszechmocny Pan. Archeolodzy szukali tego miasta, wykopaliska, ale już nic nie znaleźli. Popatrzcie, te wszystkie sześć wypowiedzi dokładnie się wypełniły w biegu czasu. A więc widzimy, że te proroctwa były wypowiedziane w sposób bardzo precyzyjny. A więc to, co mówią krytycy, że te proroctwa są nieprecyzyjne, nie zgadza się, bo tu widzieliśmy, jak bardzo precyzyjne były i dokładne te proroctwa, jak bardzo dokładnie się wypełniły. A teraz chcemy zobaczyć, czy jest możliwe to, że te wszystkie proroctwa wypełniły się w sposób przypadkowy. W Polsce są dobrzy matematycy. Dlatego teraz znowu chcemy wykorzystać matematykę. Przyjmijmy, że dla wszystkich podstawowy rozkład prawdopodobieństwa to 50%. Pół na pół. To jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo. No i przyjmijmy, że ta wypowiedź, że złota brama zostanie zamurowana, to 50% prawdopodobieństwa. Z punktu widzenia matematyki to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo. W rzeczywistości byłoby to 1 do miliona albo do 1 miliarda. Ale będziemy liczyli właśnie w inny sposób, w takim wyższym wskaźniku, 50%. I rozpoczynamy liczenie. Załóżmy, że w całej Biblii jest tylko jedno proroctwo. I według naszego modelu, jaka jest skala prawdopodobieństwa? 50%. Oczywiście 50%. 0,5. Ale załóżmy, że są w całej Biblii tylko dwa proroctwa. To według reguł matematycznych to jest 0,5 do kwadratu. To się równa 0,25. Ale jeżeli byłyby trzy proroctwa, to życzymy 0,5 do potęgi trzeciej.
i mamy wynik 0,25. Im, widzimy, im więcej podejmiemy w Biblii proroctw, umso kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich alle erfüllen. Tym mniejsza jest skala prawdopodobieństwa, że one się mogły przypadkowo wypełnić. Ale w Biblii, jak powiedzieliśmy, odejmiemy 3268 proroctw. I teraz my musimy myśleć 0,5 razy 0,5 razy 0,5 i to jest potęga. Potęga 3268. Czyli tu jest teraz obliczenie 1,7 razy 10 do potęgi 984. To jest bardzo mała liczba. 0. I potem 983 zer. I potem na końcu 0,017. To znaczy, że my moglibyśmy rozpocząć tutaj pisanie tych zer od tej ściany. I tam zrobimy przecinek. I tu cały kościół, przez cały kościół będziemy pisać 0, 0, 0. I kiedy dojdziemy do końca, to napisaliśmy 983 zero. Czy możecie sobie to wyobrazić? Ja myślę, że nikt z nas nie może sobie tego wyobrazić. Ale my musimy to zrozumieć jednak. Nie może być tu nikogo, kto przejdzie przez te drzwi, który by powiedział, że tego nie zrozumiał. Dlatego wyśmiemy się troszeczkę teraz. Ale my to zrobimy. Ja to wam wyjaśnię na przykładzie mrówek. Tu widzimy 5 mrówek. 4 czarne mrówki. A jedna biała. Czerwona. I wyobraźmy sobie, że my bierzemy te mrówki i wkładamy do tego kubka. Wstrząsamy tym kubkiem. I wtedy zakrywamy nasze oczy opaską. I teraz próbujemy włożyć rękę i wyciągnąć tą jedną mrówkę. I teraz jest pytanie, jaka to będzie mrówka? Czarna czy czerwona? I pytanie brzmi, jaka jest więcej prawdopodobieństwa, że my akurat sięgając do kubka chwycimy tą czerwoną? Bardzo łatwo to możemy obliczyć. 1 podzielone przez 5. A więc 1,2. Albo 20%. 0,20%. Czy zrozumieliśmy to wszystko? Teraz mam następujące pytanie. Ile my takich mrówek potrzebujemy? I jeśli po prostu pomieszamy tą czerwoną do tego. I kiedy właśnie mielibyśmy te mrówki w kubku, chcielibyśmy tylko tą czerwoną wyłowić. Die Wahrscheinlichkeit soll übereinstimmen mit der Wahrscheinlichkeit, die wir ausgerechnet haben für die biblische Prophezeiung. I właśnie ta skala prawdopodobieństwa będzie podobna do tego, co mówiliśmy o biblijnych proroctwach. Natürlich müssen wir mehr Ameisen nehmen als 5. Oczywiście musielibyśmy więcej mrówek wziąć aniżeli 5. Aber wie viel? Ale ile? Ich nehme vielleicht ein Wasserglas voll. Na przykład biorę taki kubek. Tego kubka by się mieściło na przykład 20 tysięcy mrówek. I teraz wrzucam tam jedną czerwoną. Strząsam te mrówki. I zamykam oczy i
próbuje wyłowić tą czerwoną. I co z tego wyjdzie? 20 tysięcy mrówek i prawdopodobieństwo 0,0005. Tu 4 zera są. Ale potrzebujemy więcej jak 900. Co musimy zrobić? Musimy wziąć więcej mrówek. A więc bierzemy wannę i wypełniamy ją mrówkami. Do tej wanny zmieści się 36 milionów mrówek. I teraz już mamy o wiele więcej zer. I tu jest prawdopodobieństwo 28 razy 10 do potęgi minus 9. Możecie sobie to wyobrazić, wanna wypełniona całkowicie mrówkami. Wszystkie są czarne, a tylko jedna jest gdzieś tam czerwona. Czy kąpaliście się już w takiej wannie, gdzie było pełno mrówek? Nie radziłbym wam tego. Ale to jeszcze za mało. Ale moglibyśmy powiedzieć dalej. Gdyby w Biblii było tylko 25 proroctw, to byśmy mogli to porównać z tą wanną wypełnioną mrówkami. Gdyby było tylko 25. Byłem na Uniwersytecie w Portugalii. I właśnie jeden naukowiec mi powiedział, że ja powinienem zrobić coś takiego, żeby na bazie nauki stwierdzić, że Biblia jest prawdą. Ja wtedy opowiedziałem tą historię z tymi mrówkami. I jak my doszliśmy do tego punktu, to on mówi, nie, my potrzebujemy więcej tych mrówek. I ja zrobiłem taką propozycję mu. A więc wypełnimy całą Portugalię mrówkami. I 5 metrów gruba warstwa będzie tych mrówek. I cała Portugalia będzie przykryta mrówkami. I pytał go, czy wystarczy już tych mrówek? I tam byłaby tylko jedna czerwona mrówka. Same czarne. I można wyliczyć, to jest 10 do potęgi minus 20. In der Physik sagen wir, wenn ein Ereignis diese Wahrscheinlichkeit hat, dann ist das unmöglich. W fizyce mówimy, że jeżeli dochodzimy do takiej potęgi, to już jest fizycznie niemożliwe. Wir müssen uns vorstellen, wie können wir denn diese eine Ameise finden? Możecie sobie wyobrazić, w jaki sposób możemy znaleźć na taką jedną mrówkę. Nur wir machen das so, wir setzen uns in ein Flugzeug ein. Albo będziemy zrobić coś takiego, że wsiadamy do samolotu i lecimy poprzez Portugalię i mówimy do pilota, no a teraz lądujemy w tym rowisku, otwieramy drzwi samolotu i chwytamy i od razu mamy mrówkę. Patrzymy na nią, czy jest czerwona, czy czarna. I właśnie prawdopodobieństwo, że znajdę w tym momencie czerwoną, wyliczyłem tutaj w tym wzorze matematycznym. I on mówi, to jest jeszcze za mało tej grupy. No i wtedy ja pytam tego naukowca, czy ma pan jakąś tę propozycję, ile ja muszę mieć właściwie tej grupy. I ten naukowiec mówi, tak, ja mam pewien pomysł.
Musimy zakryć tymi mrówkami całą ziemię. I pytam, bo oceany też? On mówi, oceany też. Ale potrzebowalibyśmy nie 5 metrów, ale 10 metrów. Zrobiliśmy to. Całą ziemię zakryliśmy mrówkami. I widzimy, że dochodzimy do 2 razy 10 do potęgi minus 24. I znowu dochodzimy do wniosku, że jeszcze za mało jest tych mrówek. I tu mamy model tylko dla 78 wypełnionych proroctw. I widzimy, że jeszcze nie wystarczy, że jeszcze trzeba było więcej tych mrówek. Bo przecież tych proroctw jest nie 78, ale 3268. A więc teraz wielki przeskok. No i teraz wypełniamy cały wszechświat tymi mrówkami. Nie tylko te gwiazdy, ale te przestrzenie pomiędzy. I całe właśnie uniwersum będzie wypełnione mrówkami. Wiemy, jakie są przestrzenie. 30 miliardów lat świetlnych. Jeden rok świetlny to 9,5 bilionów kilometrów. A mrówka jest tak samo wielka. 10 milimetrów sześciennych. Ja mogę obliczyć właśnie tą powierzchnię. I dochodzę do 10 do 88, to potem 88. A więc musiałbym mieć 10 do potęgi 87. Czy to wystarczy? Policzyłem to i dochodzimy tutaj do 10 do potęgi minus 86, to by odpowiadało 288 proroctwom, które się wypełniły. Czyli ta liczba proroctw wypełniona się nam powiększyła teraz? Ale musielibyśmy zrealizować 3268 proroctw. I co teraz zrobimy? Jeszcze więcej mrówek potrzebujemy. To teraz nie jeden wszechświat, ale wiele wszechświatów. Kto może mi pomóc, ile musimy wziąć właśnie tych wszechświatów? 11. 11, 15. Dobrze. Ja. Kto proponuje więcej? Kiedy miałem ten wykład w Gdańsku, to ktoś się zgłosił. Czyli miał bardzo dobry pomysł. Mamy wziąć tyle właśnie tych mrówek, które by zmieściły się do jednego wszechświata. To był dobry pomysł. Ale to nie wystarczy. Potrzebujemy 5 razy 10 do potęgi 876 wszechświatów. Tak, to jest ta liczba. Cyfra do potęgi 876. Czy możemy to sobie wyobrazić? To jest niemożliwe. Aber jetzt müssen wir die richtige Schlussfolgerung ziehen.
A teraz musimy wyciągnąć konkretne wnioski z wyliczeń. Co to oznacza właściwie? Unser Rechnung bedeutet, dass sich diese Prophezeiungen niemals durch Zufall erfüllen können. Te obliczenia udowadniają, że te wszystkie proroctwa, które były nam przekazane, które się wypełniły, nie spełniły się przypadkowo. To jest niemożliwe. Es geht nur, Es geht nur, wenn ein allmächtiger Gott dahinter steht, der dafür sorgt, dass sich alles erfüllt. Tak. Tu widzimy, że Bóg Wszechmogący troszczy się o to, żeby te proroctwa dokładnie zostały wypełnione. Wir hatten die Frage gestellt, ob die Bibel von Menschen geschrieben ist oder von Gott. I my postawiliśmy pytania, czy Biblia została napisana przez Boga, czy przez ludzi. Wir können eindeutig sagen, die Bibel ist wahr. Ja, możemy powiedzieć bardzo jasno, że Biblia jest prawdą. Und darum ist die Bibel von Gott. I dlatego Biblia jest od Boga. Der Apostel Paulus hat es sich viel einfacher gemacht. Apostoł Paweł to zrobił bardzo o wiele prościej. Vielleicht hat er auch keine Ahnung gehabt von Mathematik. Może on nie miał pojęcia o matematyce wtedy. Und darum gibt er uns eine sehr einfache Antwort zur Bibel. Dlatego on daje nam bardzo prostą odpowiedź w Biblii. In Apostel 20, w Dziejach Apostolskich 24:14 mówi: służę wierząc we wszystko, co jest napisane. Er sagt, dass der ganzen Bibel glaubt. On mówi, że on wierzy Bożemu Słowu, Biblii. On nie powiedział tutaj, ja wszystko rozumiem. Wie kommt es, dass die Bibel ausschließlich wahr ist? Jak do tego doszło, że Biblia jest prawdą? Warum können wir jeden Satz glauben? Dlaczego my możemy wierzyć w każde zdanie? Das liegt an den Autoren. Bo to związane jest z autorami. Die Bibel hat drei Autoren. Biblia ma trzech autorów. Der erste autor ist Gott selbst. Pierwszym autorem jest sam Bóg. Całe pismo przez Boga jest natchnione i jest napisane w drugim liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, 16 wierszu. Jetzt kann doch ein Prediger sofort sagen, heute sagen. Krytyk może od razu powiedzieć. Im Psalm 32, da beschreibt ja der David seine Sünde. W Psalmie 32 David mówi o swoim grzechu przecież. Da schreibt doch der David selbst, wie es ihm ergangen ist nach dem Ehebruch. I David pisze to wtedy, kiedy popełnił cudzołóstwo z Betrzebą. Ist das auch von Gott? Czy to też pochodzi od Boga? Antwort, ja. Odpowiedź tak. Wir haben doch keine Lust, über unsere Sünde zu erzählen. My tutaj nie mamy ochoty, by opowiadać o grzechu. Und das auch noch ein Buch dran zu schreiben. I by pisać o tym w książce. Ich habe mehrere Bücher geschrieben. Ja napisałem bardzo dużo książek. Ale w żadnej książce nie opisałem moich grzechów. Bo przecież ja się bardzo wstydzę tego. I tak samo było w przypadku Dawida. Ale Bóg powiedział Dawidzie, napisz to w swojej księdze. Und du schreibst das so wirklichkeitsgetreu auf, dass Generationen nach dir verstehen, napisz to, by te generacje, które przyjdą po Tobie, mogły się czegoś nauczyć, by mogły zrozumieć, jak to było. Ja to razem ująłem w jedną puentę. Główne przesłanie Biblii. Jestem zgubiony, ale istnieje Zbawca. Ich bin durch die Sünde ein verlorener Mensch. Poprzez mój grzech jestem zgubionym grzesznikiem. Das sagt uns Römer 3 zum Beispiel. I o tym mówi nam list do Rzymian, 3 rozdział 22 i 3 wiersz. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy grzeszyli, brak im chwały Bożej. A w Ewangelii Marka, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wenn ich hier einen Schlusswitz ziehen würde, dann könnten wir sagen, die Bibel ist das Buch mit der traurigsten Botschaft, die es gibt. Mógłbym powiedzieć tutaj, że Biblia jest
tak najbardziej przypominającym poselstwem, jakie istnieje. I najbardziej wiarygodnym poselstwem. Ale to poselstwo jeszcze nie jest skończone. Ono idzie dalej. Ewangelia na 3 rozdziale 16 wierszu jest powiedziane, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus Chrystus liebt uns. Jezus nas miłuje. Er will nicht, dass wir verloren gehen. On nie chce, żebyśmy zginęli na wieki. Und er ging an ein Kreuz, um uns zu erretten. Dlatego On poszedł na drzewo krzyża, by nas wyratować. Und darum gibt es das ewige Leben für uns. I dlatego On daruje nam żywot wieczny. I odejdą ci, sprawiedliwi zaś, do żywota wiecznego. I to jest to najważniejsze pytanie, na które musimy odpowiedzieć w przeciągu naszego życia. I to jest to najważniejsze poselstwo, które mamy przekazywać dalej. Ja byłem już w międzyczasie na 5 kontynentach naszego świata. I najważniejszym poselstwem jest to, jest Zbawiciel, przyjdź do Niego. To jest to, co najważniejsze. Ja mam takie wrażenie, że nieraz chrześcijanie zajmują się wieloma takimi rzeczami, które w ogóle nie są takie ważne. Musimy z powrotem przyjść do tego głównego poselstwa. Musimy ludziom wyjaśnić to, że Biblia jest prawdą. Jeżeli rzeczywiście oni uwierzą w to, to wtedy możemy im powiedzieć to właściwe poselstwo. A to poselstwo brzmi: Bóg zaprasza was do nieba, bo was miłuje i nie chce, abyście zginęli. Ich wurde vor einiger Zeit von einer Mission gefragt, ob ich einen Traktat schreiben könnte. Zostałem poproszony przez taką misję o to, żebym mnie napisał pewnego traktatu. Und sie haben mir kein Thema genannt. Oni mi nie dali konkretnego tematu. Und sie sagten, sie können schreiben, was sie wollen. Oni powiedzieli, może pan napisać, co pan chce. Und wir werden es drucken. A my to wydrukujemy. Und dann habe ich eine Weile nachgedacht. No i całą noc myślałem na tym, jakie teraz to jest to najważniejsze poselstwo, o którym mam napisać. I właśnie wtedy nasunęły się myśli. I jestem przeświadczony o tym, że to nie były moje myśli. Ale to były myśli, które Pan mi podarował. Da habe ich einen Traktat geschrieben mit dem Titel Wie komme ich in den Himmel? I wtedy napisałem taki traktat, w jaki sposób wejdę do nieba. I ten traktat został wydrukowany w takim wysokim nakładzie. Und ich bekomme jetzt Rückmeldung von Menschen, die es gelesen haben und gesagt haben, ich finde dadurch zum Glauben an Jesus Christus. I ja otrzymuję teraz wiele listów od ludzi, którzy przeczytali ten traktat i piszą mi, że dzięki temu traktatowi oni otworzyli swoje serce dla Pana Jezusa. I przetłumaczyliśmy to też na język polski. Jest tam ten traktat. I musimy jeszcze kilka tysięcy dodrukować, bo się już skończył. I ja widzę, jak Pan Bóg cudownie wykorzystuje ten traktat poprzez różnego rodzaju cuda, który czyni. I ja widzę nagle, że są tłumacze, którzy tłumaczą na nowe języki ten traktat. On już prawie, że został wydrukowany, przetłumaczony na różne języki. Na stronach internetowych można już go w języku chińskim, koreańskim, w wielu, wielu różnych językach jest ten traktat przetłumaczony. I w wielu, wielu europejskich językach on jest.
Und dann habe ich überlegt, auf der Landkarte von Europa, welches Land haben wir noch nicht? I właśnie tak patrząc na kartę Europy, zastanawiam się, gdzie jeszcze go nie ma. W Bułgarii. W Bułgarii jeszcze nie ma tego traktatu. Ale ja nie znałem żadnego Bułgara. Ale miałem takie wspomnienie. Kiedyś miałem wykład w Hanowerze. Da erinnerte ich mich, dass nach dem Vortrag zwei bulgarische Studenten zu mir gekommen waren. I wspomniałem sobie, że wtedy dwóch studentów bułgarskich podeszło do mnie po wykładzie. Sie hatten einige Fragen. Dwóch studentów bułgarskich podeszło do mnie po wykładzie. Sie hatten einige Fragen. Oni mieli pytania. Und hinterher gaben sie mir beide ihre Visitenkarten. I oni zostawili mi swoje wizytówki. Ich habe sie erstmal in die Tasche gesteckt. Miałem je w mojej kieszeni. Dachte, i sobie myślałem, co ja mam z nimi zrobić, z tymi wizytówkami. I tam gdzieś umieściłem je w domu. A moja żona mówi, jak ty jeszcze raz coś tam mi położysz, to już tego nie znajdziesz. Ale teraz sobie przypomniałem o tych dwóch Bułgarach. I w momencie znalazłem te wizytówki jedne. I miałem nawet te dwa adresy. I denke, welche nehme ich jetzt? I teraz sobie myślę, jaki mam wybrać? Und ich habe mich für einen entschieden. Zadecydowałem i wybrałem ten jeden. Und ich schrieb mein E-Mail hin. I napisałem e-maila. Und ich habe mich gesagt, ich habe Sie mal, Sie haben mal nach einem Vortrag waren Sie zu mir gekommen. No i opisałem, że Pan przyszedł do mnie po moim wykładzie. Ich sagte, wären Sie bereit? Czy byłby Pan tutaj gotowy przetłumaczyć ten mój traktat na język bułgarski? I on natychmiast odpisał mi na tego mojego maila. On napisał, chętnie to uczynię, z wielką radością. I przysłał mi to tłumaczenie. I został to wydrukowane w Bułgarii. I kiedy my przeprowadzaliśmy rozmowę telefoniczną, to mi w trakcie tej rozmowy powiedział. On mówi tak, to było wielkie szczęście, że akurat Pan zadzwonił do mnie. Moja mama jest misjonarką w Bułgarii. I oprócz tego, ona jest poetką i pisze książki. Und so hat sie den Text noch einmal durchgelesen und verbessert. Ona przeczytała ten tekst, poprawiła go jeszcze. Und so haben wir eine gute bulgarische Übersetzung. I teraz mamy bardzo dobre bułgarskie tłumaczenie. Und sie geht jetzt von Krankenhaus zu Krankenhaus und verteilt an allen Betten im Krankenhaus dieses Traktat. I ona odwiedza teraz różnego rodzaju szpitale czy domy opieki i rozdziela te traktaty. Und sie hat mir erzählt, welche Wunder sie dort erlebt hat. I on mi opowiedział w tej rozmowie, jakie cuda oni przeżyli tam. Przed 30 laty ona była właśnie w tym szpitalu. I ona wtedy rozmawiała z pewnym człowiekiem o wierze. A on nic nie chciał wiedzieć na temat wiary. I kiedy ona teraz zaczęła odwiedzać znowu szpital i przychodziła od łóżka do łóżka, nagle spostrzegła tego samego człowieka. I poznała go. I wręczyła mu ten traktat w języku bułgarskim. I nagle ten człowiek po tylu latach otworzył swoje serce. Wiecie, jestem zdziwiony, jak Bóg to wszystko prowadzi razem ze sobą. I ten student znowu do mnie zadzwonił. I mówi mi, że moja mama powiedziała, że my chcemy ten traktat w innym języku wschodnioeuropejskim. Ich kenne Leute in Griechenland, in Kroatien, in Mazedonien, in Albanien und in Serbien. Ja znam ludzi właśnie w tych krajach, które wymienił.
Albanii, Serbii, Macedonii i Kroacji. I on pyta, czy mamy też przetłumaczyć to na te języki? I on, ja mówię, proszę bardzo, jeżeli chcecie, to zróbcie to. No i oni nawet pomogą to sfinansować. Ale oni powiedzieli, że nie mamy pieniędzy, żeby to wydrukować. I w następnym miesiącu będziemy w tych wszystkich językach drukować te traktaty. A są ludzie, którzy są gotowi to właśnie rozsyłać. Wiecie, kiedy ja myślę nad tym wszystkim, to jestem tak bardzo zdziwiony, w jaki sposób Bóg wprowadza w ruch tą lawinę wydarzeń czy sytuacji. Jestem Bogu dzisiaj tak bardzo wdzięczny, że Pan Bóg mi dał te myśli, żeby akurat poruszyć ten temat w tym traktacie. Co muszą wiedzieć ci ludzie, którzy są w szpitalu, którzy leżą w łóżku i są świadomi tego, że mają raka? I jeżeli się to uświadamiają, że pod te następne, na przykład umrą, to pojawia się tylko jedno, jedyne pytanie. W jaki sposób ja wejdę do nieba? To organizuje Bóg. Ja nie znam żadnych ludzi w Bułgarii, ani w Serbii, ani w Macedonii. I Bóg to wszystko tak zorganizował. Mamy wielkiego Boga. I możemy wierzyć Jego słowu. My mamy w ręku Biblię, o której możemy powiedzieć, że każde słowo jest prawdą. Und wir lassen uns von niemandem bewegen, wenn er sagt, die Bibel ist nicht wahr. Nie pozwólcie się zgodzić tym, którzy mówią, że Biblia nie jest prawdą. Manchmal gibt es Theologen, die nicht der Bibel glauben wollen. I czasami są i teolodzy, którzy nie chcą wierzyć w Biblii. Dann sage ich den Leuten, ihr müsst erstmal ein paar Semester Mathematik studieren, dann können wir weiterreden. I to ja mówię tym ludziom, słuchajcie, wy musicie przestudiować kilka semestrów matematyki, żeby potem to zrozumieć, co mówicie. Alles ist wahr. Wszystko jest prawdą. Gelobt sei unser Herr. Niech uwielbiony będzie nasz Pan. Ich möchte noch mit uns beten. Chciałbym się jeszcze raz z Wami pomodlić teraz. Lieber Vater im Himmel. Panie Ojcze w niebie. Möchte dir Dank sagen für dein Wort. Chcę Tobie podziękować za Twoje słowo. Danke dafür, dass alles wahr ist. Dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest prawdą. Danke, dass es eine Stelle in dieser Welt gibt. Dziękujemy Ci, że jest takie miejsce na tym świecie, wo wir nicht betrogen und belogen werden, gdzie nie jesteśmy oszukiwani, sondern wo wir vollständige Wahrheit in der Hand haben. Gdzie mamy całkowitą prawdę. Und vielen Dank dafür. Dziękujemy Ci za to, Panie. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Twoje kosztowne słowo. Dass du auch bestätigt, dass alles ist Wahrheit. I że Ty też potwierdziłeś to, że Boże Słowo jest prawdą. In Johannes 17 hast du gebeten zum Vater. A w Ewangelii Jana modlisz się do Ojca. Dein Wort ist die Wahrheit. Mówiąc, Twoje Słowo jest prawdą. Herr Jesus Christus, so möchten wir auch glauben. Panie Jezu, daj, abyśmy tym naprawdę głęboko wierzyli. Lob und Dank sei dir dafür, unser Herr und Heiland. Niech chwała i cześć będzie Ci za to, że Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem. Amen. Amen.